Ta wielka różnorodność drzew i krzewów w Szczecinie wynika z naszego łagodnego klimatu i dzięki temu te drzewa posprowadzane z całego świata mają szansę tutaj żyć. Niewątpliwie Szczecin, który był portem, dawał większą możliwość na to, żeby sprowadzane statkami z nowego świata i z dalekich stron świata drzewa mogły tutaj łatwo dotrzeć. Dąb przypółkowy, dość powszechny w naszych parkach. Nasze rodzime drzewo, które tutaj rośnie, szypułkowy dlatego, że żołędzie rosną na długich szypułkach. Natomiast listki mają bardzo krótkie ogonki. Zawsze z radością przechodzę przez tą alejkę, gdzie mamy po lewej i po prawej stronie cisy. I na tych cisach mamy czerwone jagódki, ale te czerwone jagódki są tylko na żeńskich cisach. Bo cis jest takim drzewem albo krzewem, że ma oddzielnie drzewo jest męskie i oddzielnie jest drzewo żeńskie. Na męskich, na wiosnę, i to są te cisy, które są na przykład przy jasnych błoniach, pod spodem widzimy takie rzędy żółtych kuleczek, z których każda składa się z całego szeregu drobnych, żółtych, męskich kwiatów rozsypujących pyłek. Żeńskie mają zupełnie inne kwiaty i to są jakby zawiązki tych nasionek, które potem są obwiedzione taką czerwoną osnówką. Pamiętać musimy, że wszystko z cisa jest trujące. I ostatnie drzewo bezpośrednio przed wejściem do amfiteatru mamy daglezję zieloną. I bardzo charakterystyczne szyszeczki z takimi dodatkowymi łuskami pośrednimi bardzo łatwe są do zauważenia. I teraz, jak Państwo kiedykolwiek idziecie w lesie czy w parku i chcecie rozpoznawać drzewa, to patrzcie na wiele rzeczy, nie tylko w górę, nie tylko na liście, igły i szyszki. Patrzcie również wiele razy na ziemię, pod nogi i tam pod nogami znajdziecie świadectwo tego, co rośnie nad waszymi głowami. Na pewno nie wszyscy Państwo szliście od jasnych błoni, na pewno niektórzy z Was przyszli na ten koncert od strony ulicy Wyspiańskiego i przy wejściu Was przywitał z pewnością piękny perukowiec. Niektórzy z Was najprawdopodobniej szli do amfiteatru od strony ulicy Zaleskiego. Na pewno zwróciliście uwagę na dwa rzędy żywopłotów, które są po prawej stronie ścieżki. To jest ścieżka do jazdy konnej. Tędy dawniej burmistrz miasta również na koniu jechał do pracy. A szeroka ścieżka, którą my dzisiaj chodzimy, była przeznaczona dla spacerowiczów. Parocja perska. Jedno z drzew oczarowatych. Piękny jest pień tego drzewa. Możemy zobaczyć, jak tutaj kora na nim się lekko, jak gdyby łuszczy. Drzewo całe jest w pręgi, w takie garby i zagłębienia, które wśrubowato wzdłuż pnia przebiegają. Drewno jest bardzo twarde, czasem nazywane jest również drzewem żelaznym. Przez środek alei, którą w końcu trafiamy do bram amfiteatru, prowadzi szpaler wielkich, starych, stu kilkudziesięcioletnich lip holenderskich. Mam nadzieję, że Państwo się dobrze bawicie. To, co Wam pokazałem w czasie spaceru, to jest taki czubek góry lodowej. Zapraszam na spacery z rozpoznawaniem drzew i krzewów. Niech szczecińska zieleń przemówi do Was.